Ten efekt zarezerwowany był tylko dla profesjonalistów, dla osób korzystających z profesjonalnego sprzętu i profesjonalnego oprogramowania. Ale całe szczęście, świat idzie do przodu i już teraz możesz wykonać ten efekt na swoim smartfonie. Zobaczcie dalszą część tego filmu. Cześć, ja nazywam się Tomek Dziedzic, a na tym kanale znajdziesz darmowe tutoriale stworzenia edycji wideo oraz zdjęć na swoim smartfonie. Nadto znajdziesz recenzję polecanego sprzętu, audio i wideo, oczywiście do zastosowania ze swoim smartfonem. Otwieramy naszą aplikację CapCut, w której będziemy tworzyć efekt freeze frame effect. Mamy tutaj już załadowane wideo, na którym będziemy pracować. Na samym początku nie zapomnijcie, aby wyedytować wasze wideo, czyli podnieść wartości do optymalnych, tak aby to wideo wyglądało jak najlepiej. W późniejszym momencie tej edycji będzie to utrudnione, dlatego zróbcie to już na samym początku. Teraz kliknijcie w wasze wideo, naciśnijcie ikonkę kopiuj. Stworzyła nam się kopia, musimy kliknąć raz jeszcze na tą nową kopię i nacisnąć nałożenie. Przesuwamy na sam początek naszego wideo, klikamy na tą kopię i musimy znaleźć ikonkę usuń tło. W zależności od modelu telefonu ten proces będzie trwał różnie. W moim przypadku Samsung S21 trwa to naprawdę szybko. I teraz musimy wybrać moment, w którym będzie się nam tworzył pierwszy zamrożony obraz, czyli na przykład tutaj. I szukamy ikonki zamruź. Ok, jest. Usuwamy wszystko, co jest na początku. Usuń. I przesuwamy, rozciągamy dokładnie tą klatkę do samego początku. I już widzicie na naszym wideo, mamy taką postać, która jest cały czas zamrożona. Co musimy teraz zrobić? Usunąć od momentu przejścia wszystko, co jest po naszej prawej stronie naszego timeline'a. Oczywiście musicie tutaj być bardzo cierpliwi, żeby trafić w to dane miejsce. Myślę, że to jest tu. I usuwamy, tak jak mówiłem, wszystko, co jest po prawej stronie. A teraz robimy dokładnie ten sam schemat, czyli powielamy go kilkukrotnie do takiego efektu, jaki chcecie stworzyć. Tutaj jeszcze tylko dopowiem, że musicie przeciągnąć kolejne kopie do kolejnych warstw, czyli nie na drugą, tylko na trzecią i tak dalej. Będzie to wielkie ułatwienie dla was, jeżeli byście mieli robić jakieś poprawki. I na sam koniec dajemy eksport. Jeżeli chcecie dodać ten efekt zoomu, który widzicie teraz w tym filmie, zobaczcie ten tutaj u góry film. W nim pokazuję, w jak prosty sposób możecie dodać właśnie ten efekt zoomu w aplikacji CapCut. W opisie do tego filmu znajdziecie link do newslettera. Zapisujcie się tam, ponieważ przygotowywuję dla was kolejne nowości. Będą tam recenzje, linki do budżetowego sprzętu, do profesjonalnego sprzętu, który będzie wam potrzebny w nagrywaniu filmików swoim smartfonem. Zachęcam was już teraz do oglądnięcia filmu, w którym pokazuję, jak zmienić wasze tło w filmie, czyli tak zwany blur effect, tylko i wyłącznie w aplikacji na telefon. Do zobaczenia już w kolejnym filmie.